Witam Państwa. Trwa druga edycja kampanii Moc Komórek, a Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Agnieszka Borkowska-Kuczkowska, specjalista chorób oczu. Witam Panią doktor bardzo serdecznie. Witam Państwa. Pacjentką pani doktor jest Klaudia. Jej historię poznaliście Państwo. Klaudia urodziła się z niedorozwojem nerwu wzrokowego i zastosowano u niej terapię komórkami macierzystymi. Pani doktor, jakie ona przyniosła efekty? U Klaudii mamy niesamowite efekty. To jest nasza pierwsza pacjentka, którą poddaliśmy terapii komórkami macierzystymi. Klaudia była osobą zupełnie niewidomą, tak? Czyli nie widziała nawet światła, nie rozróżniała, czy jest dzień, czy jest noc. I pod wpływem terapii, po kilku cyklach podań, doszło do poprawy widzenia. Po pierwsze, zobaczyła światło, zaczęła rozróżniać duże kształty. Z czasem zaczęła dostrzegać nawet małe świetlne przedmioty, czyli na małym ekranie telefonu albo laptopa jest w stanie pokazać świecący punkt, na przykład czerwony albo zielony, rozróżnia też kolory, czyli jest to no, niesamowity efekt leczenia. Możemy się pani doktor spodziewać dalszych takich spektakularnych efektów? Czy będą stosowane kolejne cykle leczenia komórkami macierzystymi? No i właściwie do jakiego punktu możemy dojść? To jest nasza pierwsza pacjentka, więc mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze stosować dalszą terapię. W tej chwili pacjentka jest poddana tak naprawdę rehabilitacji wzrokowej, dlatego że musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Pacjentka nie umiała widzieć. Ona nie miała pojęcia, co to znaczy widzieć. Także po tym, jak zaczęła dostrzegać światło, zaczęła dostrzegać duże kontury, pojawiły się u niej problemy z przemieszczaniem się, bo dotychczas jej zmysł orientacji przestrzennej był nastawiony na inne odczuwanie. Tak? Ona poruszała się przy użyciu echolokacji częściowo, czyli albo stukając laską, albo klikając językiem, wyczuwała odległość i w momencie, jak zaczęła widzieć, straciła ten zmysł. To jest jedna rzecz. I dlatego w tej chwili uczy się widzieć, czyli uczy się poruszać przy użyciu swojego nowego zmysłu. Co do tego, do czego dojdziemy, powiem szczerze, że nie mamy o tym pojęcia. Nie wiemy, do jakich możemy dojść efektów. Dlatego, tak jak wspomniałam, to jest nasza pierwsza pacjentka. Mamy nadzieję, że to widzenie no, będzie coraz bardziej użyteczne. Czy możemy już powiedzieć, pani doktor, że pacjenci z niedorozwojem nerwu wzrokowego mogą mieć nadzieję, że zastosowanie terapii komórkami macierzystymi przyniesie dobry efekt u nich? Uważam, że no możemy powiedzieć coś takiego. Im wcześniej zaczniemy terapię, tym na pewno efekty mogą być lepsze. Aczkolwiek sama Klaudia jest przykładem osoby, której terapię rozpoczęliśmy stosunkowo późno, bo w bodajże 18 jej roku życia, a mimo tego udało się doprowadzić do tak znaczącej poprawy. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.